Tematem, który bardzo często, coraz częściej pojawia się, jest kwestia związków pomiędzy osobami, gdzie jedna z osób jest osobą niepełnosprawną. I właśnie w tej sprawie napisał do nas Piotr, który bardzo chciałby znaleźć drugą połówkę, ale jest niepełnosprawny. Jeździ na wózku. Jak pisze, boi się, że jego partnerka będzie miała z nim trudno, bo nie chce wymagać od nikogo takiego poświęcenia. Czy małżeństwo z osobą niepełnosprawną jest wyrzeczeniem? Małżeństwo nie powinno być wyrzeczeniem. Bo miłość zakłada, że jesteśmy, bo chcemy, a nie dlatego, że się czegoś wyrzekamy. Natomiast każde małżeństwo, można popatrzeć wtedy, ogólnie, każde małżeństwo wymaga rezygnacji z czegoś, żeby się do drugiej osoby dostosować. Ja kiedyś śledziłem kwestię taką jak kibole. I się okazuje, że kibolami są osoby do pewnego momentu, kiedy nie wejdą w związek małżeński. Wtedy najczęściej przestają być kibolami. Czyli powiedzieć, wyrzekli się czegoś? Nie są, ale w inny sposób układają już życie. I tak samo myślę, w ten sposób trzeba popatrzeć na małżeństwo z osobą niepełnosprawną, że nie jako wyrzeczenie, tylko po prostu pewne wymagania, które wiążą się z chęcią bycia z tą osobą. W ogóle to jest bardzo ciekawy znak naszych czasów, że ludzie niepełnosprawni coraz bardziej się odnajdują w społeczeństwie. Stają się tacy bardzo naturalni i są takim normalnym elementem bycia w społeczeństwie. Nie są kimś na marginesie. I to też zaczyna nam się pojawiać w małżeństwach. I ja powiem tak, ja znam mnóstwo bardzo udanych związków, gdzie są osoby niepełnosprawne. Czy jest to tylko jedna z osób w związku, czy dwie osoby niepełnosprawne. Właściwie takich schorzeń, które by uniemożliwiały wejście w małżeństwo, nie jest tak dużo. Natomiast z bardzo wieloma niepełnosprawnościami można stworzyć bardzo udany związek. Ale... I osoba na wózku, i osoba niewidoma, i niesłysząca, i z jakimiś doświadczeniami poważnych schorzeń może stworzyć naprawdę udane małżeństwo. Bo ja bym popatrzył jeszcze właśnie tak na małżeństwo, że no dobrze, dwoje ludzi zdrowych, pełni sprawnych się pobiera, no ale nie jest wykluczone, że któryś poważnie zachoruje, czy nabędzie niepełnosprawności w trakcie. Że to nie będzie od samego początku tylko. Tak, to co wtedy powiemy, no to zmuszam cię do wyrzeczeń? Nie. A pytając z takiej strony też, kobiecej, tak? Zapytam panią wtedy, w tym momencie. Jak kobieta patrzy na atrakcyjność takiego mężczyzny? W tym na przykład przypadku, on jest na wózku, tak? Powiedzmy sobie szczerze, że on nie będzie mógł wykonywać tych wszystkich czynności, których kobieta może oczekiwać od mężczyzny. Mówię o takich bardzo praktycznych sprawach, jak wykręcanie żarówki albo jakieś inne. No jak ja leżałem 2 tygodnie przykuty do łóżka. Co wtedy? Myślę, że ona miała doświadczenie. Natomiast ja myślę tak, że wielu mężczyzn, których uważa się za zdrowych, nie wkręcają w domach żarówek i nie potrafią naprawić zmywarki ani umyć podłogi i nie jest to przyczyną tego, że związek jest nieudany. Nie mówi o mnie. To jest jakby na starcie tylko wiadome, tak, że z tą niepełnosprawnością tych i tych rzeczy się nie da zrobić. Że są pewne czynności, których on nie wykona, tak? I że... I teraz dostosowujemy do tego nasze możliwości i nasze życie. Ale też z drugiej strony, to jest jakiś ciężar, tak, tej osoby, która jest na tym wózku, że sobie zdaje sprawę z tego, że nie będzie mógł to, czy mogła, gdybyśmy odwrócili tą relację, towarzyszyć czy pomagać we wszystkich czynnościach. Ale znowu, czy to jest do pokonania, czy to jest... Ja bym się przyczepił słowa ciężar. Bo znowu, jeżeli będziemy patrzeć w kategoriach wyrzeczeń i ciężarów, to nie jest dobry kierunek moim zdaniem. Bo w małżeństwie ileś rzeczy, no ktoś mając ręce i nogi niby jest sprawny, ale nie potrafi, nie wiem, nie ma zmysłu technicznego i nie będzie naprawiał tej zmywarki. Tak. No to wtedy trzeba sobie radzić z danym problemem. Nawet jeżeli jest mężczyzną i nie musi potrafić naprawić zmywarki i jakoś to przeżyjemy. Albo jest w pełni sprawnym mężczyzną, który jest tak zaangażowany w pracę zawodową, że go prawie nie ma w domu. I z tego są i atuty, i problemy. Tu mamy osobę, która doświadcza jakiejś niepełnosprawności. To ma jakieś problemy, rodzi to jakieś problemy, ale też ma dużo atutów. I to jest pytanie o ich konkretną relację.
Kluczem powinno być... Może to być bardzo atrakcyjny związek. Ja widzę, że osoby, które doświadczają jakichś schorzeń, ograniczeń w życiu, nieraz też cenią sobie bardzo życie. I bardzo sobie cenią relacje z innymi ludźmi. I stąd te ich relacje nieraz są naprawdę bardzo, bardzo udane. Potrafią bardzo wiele w życiu zrobić. Ja jestem nieraz pod wrażeniem, jak wiele. Natomiast jeżeli mają obawę, czy będą ciężarem, ja myślę, że warto się przyznać... Czy będąc osobą w pełni, uznajmy to sprawną czy niepełnosprawną, że mam jakieś ograniczenia i warto to drugiej osobie mówić. Jeżeli łączy ich miłość, jeżeli tworzą relacje i to ich kręci i chcą być ze sobą, to pokonają wszystko, cokolwiek im stanie na drodze i będą razem. A nie wiedzą, czy łącząc się jeszcze nie będą pokonywali innych trudności. No tak, czyli to jest, nie patrzmy na to jakkolwiek kategoriach takiego ciężaru, o tym, co powiedzieć, czy przeszkody, być może nawet wręcz szansy w niektórych przypadkach. Oczywiście, na budowanie czegoś tak. więcej, czy nawet głębiej. Tak. Ale spójrzmy na to właśnie z perspektywy tego, że jest to element życia, który też się może wydarzyć potem w przyszłości, że to nie jest powiedziane, że zawsze będziemy wszyscy zdrowi, że zawsze będziemy pełnosprawni fizycznie, że zawsze tak to będzie się układało. Tak to Dokładnie. Rozumiem z Państwa strony. A ja bym jeszcze poszedł w takim kierunku. Można pokazać wielkie plusy. Osoba niepełnosprawna często jest osobą ze stałym dochodem. To jest też pewien komfort w czasach, znowu, kiedy wielu... Znowu o tych pieniądzach mówimy. No tak, ale wiele osób, wiele małżeństw przeżywa kryzysy związane z tym, z taką niepewnością zatrudnienia finansową, i bytu. Tak. Mhm. Tak. To są też nieraz osoby, które... naprawdę odkrywają u siebie rozmaite talenty i potrafią wykonywać jakąś pracę naprawdę perfekcyjnie. Mimo że nie są sprawni, na przykład nie chodzą, wykonują pracę i to bardzo dochodowe prace. Potrafią się bardzo udzielać społecznie. No i właśnie nieraz widzę, że przez to, że częściej są w domu, to tworzą wiele takich relacji, na które zwracają uwagę, czyli relacje z dzieckiem, potrafią się nim opiekować, relacje z współmałżonkiem. Czy budowanie pewnej więzi tak jest wtedy też na jakimś tam wyższym czy zupełnie innym poziomie, tak? Znaczy, jest tutaj duża szansa na to. Czy jak tak zbudują będzie? Więź? Przełoży się to na te różne niedomagania, które mają. I generalnie to jest zasada do każdego małżeństwa. Jak zbudują więź, pokonają ograniczenia, które w każdym człowieku są. Tylko jednych są bardziej widoczne, innych mniej. Tak.